Po raz kolejny się przydarza sytuacja, gdzie prowadzimy, parę niewymuszonych błędów z naszej strony, przeciwnik wyskakuje, odskakuje na parę bramek, my już nie możemy dogonić. To już drugi mecz taki właśnie, gdzie w drugiej połowie gubimy zbyt dużo piłek i zbyt dużo prostych strat i z tego Veszprém wyprowadziło parę kontr, odskoczyło nam, był wynik 20-18 dla nas i z tego wyniku zrobiło się chyba 23-20, więc no nie może... Nie możemy mieć takiego przestoju, że 9 minut bez bramki i Veszprém nam rzuca w tym okresie 5 bramek. No później jest ciężko to odrobić. No chyba nie da się wygrać z takim klasowym zespołem, jaki jest Veszprém, jeżeli popełniamy chyba tyle błędów technicznych w całym meczu, nawet koło 20 dokładnie, to generalnie to można by było tym obdarzyć 3 spotkania na wyrównanym poziomie. Dlatego mi się wydaje, że walka była, chęci były jak najbardziej, ale właśnie zabrakło w pewnych momentach troszeczkę zimnej głowy, no i przez te chyba nieszczęśliwe błędy techniczne, no przegrywamy mecz, który był w stanie, był do wygrania. Cztery sytuacje, można powiedzieć, stuprocentowe nie wykorzystaliśmy i powinno być na otwarcie 9-3 dla nas, a niestety było cały czas na styku. Ale to mi się wydaje, że początek meczu jeszcze o niczym nie świadczył, bo później cały czas, można powiedzieć, przez 43 czy 4 minuty byliśmy cały czas z przodu i kontrolowaliśmy, można powiedzieć, to spotkanie. Mówię, no tym newralgicznym momentem było chyba moje dwa błędy w ataku przy przewadze i później, no niestety... Tak jak mówię, Veszprém jest za bardzo klasowym zespołem, żeby oddać zwycięstwo. No, jeszcze trochę bolało w pierwszej połowie, szczególnie to, że Veszprém nie rzucało z kontry nam piłki, tylko z tak zwanej rekontry, gdzie my wspaniale obroniliśmy w obronie, pobiegliśmy kontrę, nie rzucamy lub jakiś błąd techniczny i Veszprém nas rekontruje i rzuca z tego bramki. Bardzo obawiałem się tego spotkania, oglądając materiał filmowy zespołu Veszprém. Ale wydaje mi się, że dzisiaj zagraliśmy dobre zawody, natomiast to, co w tej chwili już widzę mistrzów widać, musimy pokonywać pewne granice i różnica często polega na tym, czasami trochę może w końcówce zabrakło nam jej bramki, jednego podania, jedna jakaś piłka zgubiona i w tym momencie z takim przeciwnikiem zostajesz momentalnie ukarany. To, co w tej chwili się już dzieje w Kielcach, naprawdę jest fantastyczne i uwierzcie, że jesteście naszym ósmym zawodnikiem, mimo to, że dzisiaj też było sporo ludzi z Węgier. Ale myślę, że tę atmosferę, jeśli ta flaga wyfrunęła, to naprawdę bardzo pomaga i myślę, że to też mobilizuje bardzo zespół. Z mojej strony jest pewna prośba o jeszcze bardziej zwarcie szeregów. Zwrócenie uwagi, że w ciągu półtorej roku robimy jakiś ogromny krok do przodu. Oczywiście apetyty u wszystkich rosną, czasami trzeba mieć trochę więcej cierpliwości, trochę więcej zrozumienia i dać wszystkim popracować. Drugie miejsce, Veszprém.